W miniony czwartek policja zatrzymała 24-letniego ostrowczanina, który posiadał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci nie mylili się, bowiem między innymi w jego mieszkaniu ujawnili biały proszek. Łącznie okazało się, że mężczyzna miał blisko 200 gramów białego proszku, który został wstępnie zidentyfikowany jako amfetamina. W miniony piątek sąd rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Miniony tydzień był również pracowity dla policji, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe. Na drogach powiatu ostrowieckiego doszło m.in. do 20 kolizji drogowych. Ponadto w trakcie minionego tygodnia policjanci ujawnili ponad 200 przypadków przekroczeń prędkości. Zatrzymanych zostało 5 nietrzeźwych kierowców, w tym również jedna osoba zdecydowała się na jazdę pomimo sądowego zakazu. W miejscowości Brzustowa z kolei doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń 41-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Mazda, włączając się do ruchu i wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motorowerem 33-latkowi, w wyniku czego doszło do zderzenia tych pojazdów. Mężczyzna ten został zabrany przez załogę karetki pogotowia do szpitala. Ponadto policjanci z Wydziału Kryminalnego Ostrowieckiej Komendy zatrzymali 3 osoby ukrywające się przed organami ścigania. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 40 do 61 lat. Najdłużej w więziennej celi spędzi 40-latek, który za udział w zorganizowanej grupie przestępczej musi odpokutować karę 1 roku pozbawienia wolności. Więcej informacji na naszym portalu lokalnatelewizja.pl.